imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa poranna. Najświętsze serce Jezusa, od pierwszego momentu obudzenia się zwracam ku Tobie moją myśl i całe serce moje. Z miłością serdeczną składam Ci hołd czci najgłębszej i uznaję Cię za Pana i Boga mojego. Oddaję Ci wszystko, czym jestem i cokolwiek posiadam, zwłaszcza serce moje i serca wszystkich ludzi. Tę ofiarę serc łączę z Twoją ofiarą na krzyżu. Składam Ci najgłębsze dzięki za to, żeś czuwał przy mnie tej nocy jak najlepsza matka i zachował od wszelkiego nieszczęścia i nagłej śmierci, że dajesz mi czas, abym go mógł używać ku chwale Twojej i udoskonaleniu duszy mojej. Dopomóż mi, abym z pomocą łaski Twojej strzegł się grzechu, wzrastał w cnotach i miłości bliźniego. Łączę myśli moje, słowa, uczynki, modlitwy, prace i cierpienia z zasługami Najświętszego Serca Twego. Czuwaj nade mną, bądź ze mną, błogosław mi, o serce Zbawiciela mego. Amen. Komunia duchowa. O Jezu, wierzę, że jesteś obecny w przenajświętszym sakramencie ołtarza. Kocham Cię i pragnę się z Tobą zjednoczyć, ponieważ w tej chwili nie mogę Cię przyjąć w komunii świętej. Przyjdź do mego serca w sposób duchowy. Ukryj mnie w ranie Najświętszego Serca swego. Spraw, abym w Tobie i przez Ciebie mógł nieustannie uwielbiać, miłować i wynagradzać Twemu sercu. Amen.
trwa w cierpieniu. Wszechmogący, wieczny Boże, pociecho strapionych i mocy cierpiących, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mogli się radować, że doznali w swoich potrzebach Twego miłosierdzia. Prosimy Cię, Panie, wysłuchaj łaskawie modlitwy swojego ludu, a chociaż słusznie cierpimy za nasze grzechy, wybaw nas miłosiernie dla chwały Twojego imienia. Boże, który starłeś pychę pradawnego wroga, szatana, przez cierpliwość swojego jednorodzonego Syna, daj nam, prosimy, ze czcią rozważać Jego cierpienia, z miłości ku nam poniesione i za Jego przykładem w spokoju ducha znosić wszystkie przeciwności. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Amen. O Jezu, boski Odkupicielu, bądź nam miłościw i całemu światu. Amen. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen. Ojcze Przedwieczny, okaż nam miłosierdzie przez krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego jedynego. Błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O
przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. Przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. Przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa
na uleczenie ran dusz naszych. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. Przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia
i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. Przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia, przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu,
przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia. Przez zasługi Twoich świętych ran. Przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych. Modlitwa w czasie nieszczęścia. Miłosierdziem swoim otocz nas, Panie, Boże nasz, i wybaw od wszelkiego nieszczęścia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze przedwieczny, oznacz nas krwią Baranka Niepokalanego, jak oznaczyłeś niegdyś domy swego narodu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O przenajdroższa krwi Jezusa, miłości nasza, wzywaj dla nas litości u Boga Ojca i wybaw nas. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Rany Jezusa mojego, źródła miłości i miłosierdzia, proście za nami łaskawie Ojca Niebieskiego, ukryjcie nas w sobie i wybawcie nas. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze przedwieczny, Pan Jezus do nas należy, podobnie jak Jego krew i nieskończone zasługi Jego. To wszystko składamy Ci w ofierze, a ponieważ ta ofiara jest Ci przyjemna, wybaw nas, jako że w Tobie nadzieję położyliśmy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze przedwieczny, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył, okaż nam miłosierdzie swoje i spraw, abyśmy żyli i należeli do Ciebie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen. O Chryste Zbawicielu, ocal nas mocą Krzyża Świętego, jak ocaliłeś niegdyś Piotra na morzu i zmiłuj się nad nami. O Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, a będziemy wybawieni. O Maryjo, Orędowniczko nasza, wstaw się za nami, a będziemy wybawieni. Słusznie nas Pan karze za grzechy nasze, lecz Ty, o Maryjo, przyczyń się za nami, albowiem jesteś naszą najlitościwszą Matką. O Maryjo, w Najświętszym Sercu Syna Twego i w Twoim niepokalanym sercu położyliśmy całą nadzieję. Nie dozwól nam upaść na duchu. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Pan Jezus zachęca nas, módlcie się do mnie przez łzy mojej Matki. Odmawiającym koronkę do krwawych łez Maryja obiecuje, że pomoże w nawróceniu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez złego ducha. O Jezu przybity do krzyża, padamy do Twoich stóp i składamy Ci w ofierze krwawe łzy tej, która z największą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę krwawych łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą świętą wolę tu, na ziemi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wieczność w niebie. Amen. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu, na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy
Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi
i nadal najgoręcej miłuję Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, wysłuchaj prośby nasze przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Jezu, spójrz na krwawe łzy tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie. O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miłosierdzia, zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój boski Syn, Jezus, którego wzywamy, wysłuchał nasze wołanie, a przez przyczynę Twoich matczynych, krwawych łez, udzielił nam łask, o którego błagamy, i doprowadził nas do szczęścia wiecznego.
Amen. Twoje krwawe łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szatana. O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją boską łagodność uchroń świat przed zagładą. Amen. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje ABC Wielkiego Tygodnia. Ostatnia wieczerza. Przez poniedziałek, wtorek i środę Wielkiego Tygodnia całymi dniami nauczał Pan Jezus w świątyni, a na noc powracał do domu przyjaciół swych, do Betanii, gdzie bawiła też Najświętsza Jego Matka. Gdy nadszedł czwartek, który dla pielgrzymów galilejskich przeznaczony był na paschalną wieczerzę, uczniów zdjął niepokój, że jeszcze nic nie przysposobiono i miejsce nawet nie wybrane. Nie mogąc doczekać się żadnych rozporządzeń, zaraz rano zbliżyli się do mistrza. Gdzie chcesz, spytali, abyśmy ci zgotowali paschę? Zbawiciel zamyślił się przez chwilę. Jak przez całe publiczne życie nie miał gdzie głowę skłonić, tak nie miał własnego dachu na największy wysiłek miłości. W odpowiedzi zwrócił się do Piotra i Jana. Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcież za nim do domu, do którego wejdzie i powiedzcie gospodarzowi domu. Mistrz mówi: czas mój jest bliski, u ciebie uczynię paschę z uczniami moimi. A on wam ukaże wieczernik wielki, usłany, i tam nagotujcie nam. Wybrali się uczniowie w osobach Piotra i Jana. Szła wiara i miłość gotować miejsce Bogu stępującemu po raz pierwszy pod postacie chleba. Tymczasem w Betanii dokonywało się bolesne rozstanie. Jak strwożone stadko koło macierzy, tak przez cały ranek skupili się wszyscy wokół Zbawiciela, słuchając ostatnich nauk i wpatrując się w te słodkie rysy, których nie mieli już nigdy widzieć wśród siebie. Nikt nie prosił, nikt nie próbował tłumaczyć. Tylko od czasu do czasu głośne łkanie wyrywało się z piersi. Po południu podano posiłek, obficie zaprawiony łzami. Wstawszy od stołu, zwrócił się Pan Jezus do całej rodziny, dziękując im słodko za wierną przyjaźń i tylokrotną gościnę. Obiecał, że maluczko, a ujrzał go znowu w chwale zmartwychwstania i że będzie z nimi zawsze, aż do chwili, gdy on ich ugości w domu ojca swego. Potem zaczął żegnać się z każdym z osobna. Najpierw podszedł do matki. W miarę jak zbliżała się godzina męki, w biednym sercu Panienki Najświętszej coraz cięższa toczyła się walka. Miłość pytała z niewymownym bólem, za co syn jej najmilszy ma cierpieć i umierać. Odpowiadała wiara, że wedle woli Bożej ma zbawić świat przez mękę i wzgardę.
i chciała poddać się tej woli służebnica pańska, ale krwawiły się i targały wnętrzności matki. Aż do tej chwili, jak długo męka syna była czymś przyszłym, czuła w sercu tylko straszne ściśnienie śmiertelnej trwogi. Teraz, gdy stanęła przed nią okropna rzeczywistość już obecna, uczuła, że pług cierpienia krwawą ranę zapuszcza się w głąb jej duszy. Pan Jezus wziął ją słodko za obie ręce. Popatrzył przez chwilę w milczeniu w najsłodsze oczy i nieme usta, skamieniałe bólem. Potem rzekł cicho, że dotąd łączyło ich wszystko. Czas, aby złączyło ich cierpienie za okup ludzi. Prosił, by była mężna i umacniała małodusznych w czasie próby. Panienka Najświętsza padła mu do nóg w milczeniu. Długi, cichy uścisk dopowiedział to, czego nie wymówiły wargi. Z kolei żegnał Zbawiciel Łazarza i jego siostry, zebranych przyjaciół rodziny, nawet domowników i sługi. Chociaż sam smutny, dla każdego miał słowo pełne dobroci, dla każdego w sercu najdroższe łaski. Łzy płynęły obficie. Biednej Magdalenie zdało się, że świat cały stępuje do grobu. Nareszcie trzeba było skończyć, bo słońce chyliło się już ku zachodowi. Jeszcze ostatnie błogosławieństwo dla wszystkich. Niebawem wchodził Zbawiciel z gromadką uczniów na ścieżki przecinające Górę Oliwną. Choć mały orszak już znikł w zaroślach, zwrót łazarzowego dziedzińca długo jeszcze patrzyły za nim wierne oczy zalane łzami. Dom obrany na ostatnią wieczerzę, prawdopodobnie własność rodziny świętego Marka, był to duży piętrowy budynek o kilku przybudówkach leżący w górnej części miasta. Właściwy wieczernik był na piętrze. Stół i posłania przyrządzone już były przez gospodarza. Reszty przygotowań dokonali wysłani z rana uczniowie. O zmierzchu, gdy nadszedł Zbawiciel z resztą apostołów, wszystko gotowe było do uczty. W sali płonęły światła. Pierwsze dania rozstawione były na stole. Uczta paschalna składała się z czterech części. Po umyciu rąk przez wszystkich uczestników uczty napełniano puchar winem. Ojciec rodziny wypowiadał nad nim formułę błogosławieństwa oraz odprawiał krótką modlitwę, w której dziękował Bogu, że mu pozwolił doczekać tego dnia. Następnie podawano puchar wokoło, przy czym prawdopodobnie każdy z biesiadników odlewał z niego trochę wina do swego kubka. Na początku drugiej części wnoszono potrawy, baranka wielkanocnego, niekwaszony chleb i zioła. Ojciec rodziny błogosławił zioła i rozdzielał je między uczestników uczty. Po raz drugi napełniano kielich winem. Najmłodszy z członków rodziny zadawał ojcu pytanie, jakie jest znaczenie tej uczty. Ojciec udzielał objaśnienia,
po czym śpiewano psalmy. Z kolei podawano uczestnikom uczty drugi kielich wina. Obecnie rozpoczynała się część trzecia, czyli właściwa uczta. Ojciec rodziny łamał niekwaszony chleb i wraz z ziołami podawał go biesiadnikom. Następnie ćwiartował baranka i rozdzielał go między obecnych. W ostatniej części napełniano kielich po raz trzeci i odmawiano nad nim modlitwę dziękczynną, po czym ojciec rodziny błogosławił napój i podawał go obecnym. Po ponownym odśpiewaniu kilku psalmów odbywała się ceremonia z kielichem po raz czwarty i na tym uczta się kończyła. Na podstawie tego opisu możemy sobie wyobrazić przebieg ostatniej wieczerzy. Jezus wraz z apostołami wszedł do wieczernika. Po umyciu rąk wszyscy zajęli miejsca na wysłanych poduszkami ławach. Pierwotnie spożywano baranka wielkanocnego stojąc. Później dopiero wprowadzono zwyczaj, że uczestnicy biesiady na znak wolności zasiadali na poduszkach. Jezus zagaił uroczystość słowami: pożądaniem pożądałem pożywiać tę paschę z wami, zanim bym cierpiał. Gdyż wam powiadam, że odtąd nie będę jej pożywał, aż się wypełni w Królestwie Bożym. Weźmijcie ten kielich, a podzielcie między siebie, albowiem wam powiadam, że nie będę pił z owocu macicy winnej, ażby przyszło Królestwo Boże. Położono na stole baranka, przebitego wzdłuż i w poprzek dwoma rożnami z granatowego drzewa, przecinającymi się w kształcie krzyża. Biesiadnicy ułożyli się na posłaniach. Zbawiciel podzielił baranka na części i rozdał go uczniom. Był to ostatni z tych, który przez 15 wieków zabijał stary zakon na znak i figurę. Zamiast słabego symbolu miała teraz wejść w życie w swoje prawa rzeczywistość. Ale coś jeszcze musiało poprzedzić ziszczenie tajemnicy. Narodziny nowego przymierza nie mogły odbyć się inaczej, jak pod znakiem pokory i miłości. Gdy wszyscy jej skończyli, gdy trzeci i czwarty kielich obszedł już koleją, Zbawiciel wstał z posłania. Poszedł w róg sali, gdzie przed wieczerzą umywano ręce. Złożył z siebie wierzchnie szaty i opasał się prześcieradłem, wiążąc za plecami w pasie oba rogi. Potem nalał w miednicę świeżej wody. Wziął ją w rękę i zbliżył się z powrotem do stołu. Uczniowie śledzili ciekawie ruchy mistrza, nie pojmując ich znaczenia. Patrzą, a tu Zbawiciel klęka u posłania Piotra i zaczyna rozwiązywać mu sandały. Zrozumieli już, o co chodzi. Piotra ogarnęło niewymowne zdumienie. Cofnął nogi i podniósł się w pół na posłaniu. Panie, Ty mnie nogi umywasz? Zawołał głosem, w którym dźwięczała razem i prośba, i zawstydzenie, i święta bojaźń. Co ja czynię? Odparł łagodnie Pan Jezus. Ty teraz nie wiesz, ale dowiesz się potem. Dzisiaj jeszcze Duch Święty nie nauczył Cię wszystkich tajemnic, ale potem zrozumiesz wysokość i głębokość miłości Jezusowej.
pojmiesz dziwy nowych praw nowego zakonu. Ale Piotr nie chciał dać za wygraną. Nie zastanawiając się nad odpowiedzią Chrystusa, myślał tylko o tym jednym. Jak to być może, by mistrz jemu nogi umywał? Nie będziesz mi umywał nóg na wieki, zawołał z większym jeszcze przejęciem. Zbawiciel klęczał spokojnie i czekał. Jeśli cię nie umyję, odrzekł, nie będziesz miał cząstki ze mną. Piotr spojrzał w oczy mistrza. Co to znaczy? Czy to próba, czy tajemnica? Pan Jezus patrzył słodko, ale poważnie. Zrozumiał apostoł, że od posłuszeństwa jego w tej chwili zależy rzeczywiście cząstka jego w Królestwie Bożym. Na twarz wystąpiła mu pokora, a oczy zajaśniały pragnieniem. Złożył ręce błagalnie i rzekł cicho, zupełnie już poddany: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Nie bronił już nóg. Najświętsze dłonie Zbawiciela ujęły stopy ucznia. Obmył je w miednicy, potem obtarł prześcieradłem i na powrót zawiązał sandały. Apostołowie patrzyli w milczeniu, sądząc, że obrzęd skończy się na Piotrze. Omylili się jednak. Od Piotra posunął się Zbawiciel do leżącego obok Jana i powtórzył ten sam akt miłości. Od Jana poszedł dalej i dalej po kolei, aż obszedł wszystkich. Przed każdym klękał pokornie, z miłością i uszanowaniem brał w rękę te nogi apostolskie, które dla niego miały przebiegać drogi całego świata. Tylko u nóg zdrajcy zasmucił się głęboko. Z udaną pokorą Judasz próbował się bronić, ale Pan Jezus nie powiedział nic, tylko rzucił na nie wzrokiem pełnym bolesnego wyrzutu. Skończył się obrzęd. Zbawiciel znów przywdział wierzchnię szaty i usiadł na swoim miejscu. Zaczął mówić o nowym przykazaniu miłości, którego przykład dał przed chwilą, ale widocznie krępowała go obecność zdrajcy. Zły i chmurny, ale jeszcze nie całkiem zdecydowany, siedział Judasz wśród uczniów. Nie pomogła jedna i druga wyraźna aluzja, którą Pan Jezus skierował do niego. Czas był już kończyć i pozbyć się parszywej owcy. Zbawiciel przerwał zaczętą rozmowę i, jak mówi Jan Święty, zatrwożył się w duchu. Chwycił go jakby dreszcz smutku, bojaźni i żalu. Pomilczał przez chwilę, zmagając się z cierpieniem. Potem rzekł stłumionym głosem serdecznej skargi: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was wyda mnie. W gromadkę uczniów uderzył grom. Wszyscy jeszcze przejęci byli do głębi aktem pokory i miłości, którego świadkami byli przed chwilą, a tu mistrz mówi o ohydnej zdradzie, której jeden z nich ma się dopuścić. Nikomu jednak nie przyszło na myśl przeczyć lub wątpić. Tak będzie, skoro mistrz tak powiedział, ale kto tym zbrodniarzem? Lęk padł na wszystkich. Zaczęli spoglądać po sobie badawczo i porozumiewać się szeptem. Zbawiciel milczał. Wtem odezwał się głos Piotra.
A zarzem ja jest, Panie? Rzekł z niewymowną pokorą i miłością. Izalia, posypały się z kolei pytania. Ale Zbawiciel nie chciał jeszcze odkrywać publicznie tajemnicy. Którego ręka ze mną jest na stole? Syn ci człowieczy idzie, jako o nim napisano jest, ale biada człowiekowi onemu, przez którego Syn człowieczy będzie wydany. Lepiej by mu było, by się był człowiek on nie narodził. Ale gorący Piotr nie mógł poprzestać na tej ogólnej wskazówce. Sam bał się zapytać, więc skinął na Jana. Kto to jest? O którym mówi? Uczeń, którego miłował Jezus, przywykły już był do świętej poufałości z najsłodszym mistrzem. Przechylił się z posłania i serdecznością dziecka położył głowę na piersiach Jezusa. Panie, kto to jest? Zapytał cichutko z prośbą pełną pieszczoty. Nie oparł się Zbawiciel głębokiej prostocie. On jest, odparł szeptem, któremu ja umoczony chleb podam. Judasz aż dotąd milczał. Gdy Zbawiciel zaczął mówić o zdradzie, zląkł się tak, że na chwilę strach odebrał mu przytomność umysłu. Nabrał odwagi dopiero wtedy, gdy usłyszał, że na pytania uczniów nie padła z ust Chrystusa żadna szczegółowa odpowiedź. Czuł jednak, że trzeba coś zrobić, bo coraz więcej badawczych spojrzeń zwracało się w jego stronę. Wstał z posłania i podszedł do Zbawiciela. A zarzem ja jest mistrzu? Zapytał za innymi. Głos jego zabrzmiał fałszywie i twardo. W mętnym wzroku mieszała się bezczelność z obłudą, zuchwalstwo z bojaźnią. Pan Jezus sięgnął do stołu i umaczał w misie kawałek chleba. Podając go Judaszowi, szepnął cicho tak, że on tylko mógł dosłyszeć. Tyś powiedział. Oprócz Piotra i Jana nikt nic nie pojął, ale Judasz zrozumiał. Poznał, że jest odkryty, że nietajna jest Chrystusowi umowa zawarta z arcykapłanami kilka dni temu. Gdy spożył podany mu chleb, wstąpił w niego szatan, mówi Jan Święty. Spadła mu z twarzy maska obłudnej pokory. Oczy zaświeciły złowrogo, usta skrzywiły się szyderstwem. Gdy wrócił na miejsce, rzekł mu jeszcze Zbawiciel. Co czynisz? Czyń rychlej. Zerwał się natychmiast i nie żegnając się z nikim, wyszedł z sali. Na dworze była noc. Straszliwa ciemność panowała w duszy upadłego apostoła, gdy biegł z pośpiechem do Kajfaszowego dworca. Nie wiedział ślepy, że jedna doba nie minie, a straci wszystko – i pieniądze, i sławę, i życie, i wieczność. Po wyjściu zdrajcy czuć było, że Panu Jezusowi kamień spadł z serca. Był już wśród wiernych, wśród swoich. Nie mieszało już nic z harmonii miłości. Teraz uwielbion jest Syn Człowieczy, rzekł pogodnie. A Bóg uwielbion jest w nim.
A jeśliż Bóg uwielbion jest w nim i Bóg uwielbi go sam w sobie, a natychmiast go uwielbi. To rzekłszy, wstał z posłania i zbliżył się do stołu. Nalał w kielich wina i położył przed sobą kawałek prześnego chleba. Potem wzniósł oczy w niebo i zaczął się modlić. Apostołowie patrzyli zdziwieni. Co to jest? Takiego obrzędu nie widywali przy paschalnych wieczerzach. Słuchają, a liści Zbawiciel dzięki czyni Ojcu, że przyszła już upragniona godzina, w której może oddać się ludziom na pokarm ku życiu wiecznemu. Zdjął ich święty lęk. Wstali jedni, poklękali drudzy. Przypomniała się wszystkim nauka o chlebie żywym, słyszana rok temu w synagodze w Kafarnaum. Tymczasem Pan Jezus stał przy stole jak przy ołtarzu ofiarnym. Był w nim majestat arcykapłana, w oczach wesele, na twarzy wyraz skupienia i słodyczy. Skończył się modlić. Wziął chleb w rękę, pobłogosławił go, nachylił się nieco i rzekł wyraźnie: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które się za was dawa. Rozłamał chleb na części i ułożył kawałki na dłoni. Zbliżyli się uczniowie. Szedł pierwszy Piotr z oczami pałającymi wiarą. Szedł Jan jak w niebo wzięty. Szedł wierny Andrzej i Jakub Zebedeuszów i inni po kolei. Każdy otrzymał na rękę cząstkę Chrystusowego ciała. Każdy spożył z miłością i wiarą pierwszą na świecie komunię. Zbawiciel znów zwrócił się do stołu. Pobłogosławił kielich i dzięki uczyniwszy rzekł: pijcie z tego wszyscy, albowiem to jest krew moja Nowego Testamentu, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Kiedy Najświętszy kielich obszedł już koleją, dodał Pan Jezus: to czyńcie na moją pamiątkę. W wieczerniku zrobiła się cisza. Po pierwszej na świecie mszy świętej, pierwsi kapłani Nowego Przymierza trwali w milczącym dziękczynieniu. Na dworze była noc, na rozległym świecie pogrążonym w ciemnościach nikomu się nie śniło, że w tej chwili rodzi się Kościół katolicki w samotnym domu na górze Syjon. Po dłuższej modlitwie usiedli znów wszyscy na posłaniach. W sercach było ciepło, z oczu apostołów już świecił się nowy zakon miłością, skupieniem, pokorą. Zbawiciel zaczął mówić, a mówił tak jasno i słodko, jak jeszcze nigdy. Dał apostołom swoje przykazanie, przykazanie miłości. Obiecał im Ducha Świętego na pocieszyciela i mistrza. Piotrowi dał moc utwierdzania braci, przepowiedział odejście swoje i mękę, walki Kościoła i ostateczne zwycięstwo. Zakończył wielką arcykapłańską modlitwą, najcudniejszą, jaka kiedykolwiek słyszana była na ziemi. W wieczerniku słodko było i jasno, jak na taborze.
uczniowie zapomnieli, że czeka ich jeszcze Golgota. Ale Pan Jezus pamiętał. Koło godziny 10 z wieczora otrząsnął się jakby zadumy. Chwycił go pierwszy dreszcz męki ogrójca. Wstańcie, rzekł uczniom, i pójdźmy stąd. Odmówili głośno psalmy wielkiego Hallelu i wyszli na Górę Oliwną. Modlitwa świętego Bernarda. Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa. Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Powierzenie Najświętszej Maryi Pannie. Panie, Ojcze Święty, Ty postanowiłeś zbawić ludzkość przez misterium paschalne. Spraw, abyśmy zostali zaliczeni do grona przybranych dzieci, które Jezus Chrystus, umierający na krzyżu, powierzył Matce Dziewicy. Boże, Ty pojednałeś świat ze sobą przez najdroższą krew Twojego Syna i pod krzyżem ustanowiłeś Jego Matkę, pojednawczynią grzeszników. Spraw, abyśmy za macierzyńskim wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny otrzymali odpuszczenie naszych grzechów przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Maryjo, bolesna Matko ukrzyżowanego Zbawiciela, Ty, jak nikt inny, przeżywałaś mękę swego Syna. Twoje przeżycia w bardzo wymowny sposób wyraża obraz ukazujący Ciebie jako Matkę nieustającej pomocy. Widzę na nim Ciebie, trzymającą dziecię Jezus na ręku i razem z Nim patrzącą w stronę krzyża. Dziś również ja patrzę w tamtą stronę. Proszę Cię, o Najlepsza Matko, pomóż mi z taką wiarą, nadzieją i miłością przeżywać mękę Zbawiciela, z jaką Ty ją przeżywałaś. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie. Rezurekcja. Dziś w czasie rezurekcji ujrzałam Pana Jezusa w wielkim blasku, który zbliżył się do mnie i rzekł: pokój wam, dzieci moje. I wzniósł rękę i błogosławił. Rany rąk i nóg i boku były niezatarte, a jaśniejące. Kiedy się spojrzał na mnie z taką łaskawością i miłością, że dusza moja zatonęła cała w nim, i rzekł do mnie: wzięłaś wielki udział w męce mojej, dlatego daję Ci ten wielki udział w chwale radości mojej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. W niebo wstąpienie. Dziś towarzyszyłam Panu Jezusowi, gdy do nieba wstępował. Ujrzałam się pośród wielkiej rzeszy uczniów i apostołów i Matki Bożej. Jezus mówił, aby szli na cały świat, nauczając w imię Jego. Wyciągnął ręce i błogosławił im i znikł w obłoku. Widziałam tęsknotę Najświętszej Panny. Dusza jej całą mocą miłości zatęskniła za Jezusem, lecz tak była spokojna i zdana na Boga, że w jej sercu nie było ani jednego drgnienia innego, tylko tak, jak Bóg chce. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. O Duchu Boże, Duchu prawdy i światłości, mieszkaj w mej duszy stale przez swą łaskę Bożą. Niech tchnienie Twoje rozprasza ciemności, a w Twym świetle dobre uczynki się mnożą. O Duchu Boże, najmilszy gościu mej duszy, pragnę z mej strony dotrzymać Ci wierności. Jak w dniach radości, tak w cierpień katuszy, pragnę zawsze żyć w Twojej, Duchu Boże, obecności. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Matki Bożej. W czasie rozmyślania obecność Boża przeniknęła mnie żywo i poznałam radość Najświętszej Panny w jej chwili wniebowzięcia. Pozostałam sama z Matką Najświętszą, która mnie pouczyła o woli Bożej, jak ją w życiu stosować, poddając się całkowicie Jego najświętszym wyrokom. Niepodobna się podobać Bogu, nie pełniąc Jego świętej woli. Córko moja, polecam Ci usilnie, abyś wiernie spełniała wszystkie życzenia Boże, bo to jest najmilsze Jego oczom świętym. Bardzo pragnę, abyś się w tym odznaczyła, to jest w tej wierności, w pełnieniu woli Boga. Tę wolę Boga przełóż ponad wszystkie ofiary i całopalenia. Kiedy mówiła do mnie Matka Niebieska, wstępowało w duszę moją głębokie zrozumienie tej woli Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Matki Bożej. Od samego rana czułam bliskość Matki Najświętszej. W czasie mszy świętej ujrzałam ją tak śliczną i piękną, że nie mam słów, abym mogła choć cząstkę tej piękności wypowiedzieć. Cała była biała, przepasana szarfą niebieską. Płaszcz też niebieski, korona na głowie. Z całej postaci bił blask niepojęty. Jestem królową nieba i ziemi, ale szczególnie Matką Waszą. Przytuliła mnie do serca swego i rzekła: ja zawsze współczuję z Tobą. Odczułam moc nieskalanego jej serca, która się udzieliła duszy mojej.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Modlitwa w obliczu śmierci. Wszechmogący Boże, niezgłębiona Twoja tajemnica i niezbadane Twoje drogi. Ty mnie stworzyłeś i wzywasz znów do siebie. Wszystko, czym jestem i co posiadam, oddaję w Twe ręce.
daj miłość przebaczającą i siły do przebaczenia bliźnim. Weź życie doczesne, a daj życie wieczne i udział w chwale zmartwychwstania. Amen. Dobra.